Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejdziek na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, ZIEP zdaje sobie sprawę, ci ludzie Kaczyńskiego, że ich władza niedługo się skończy. I ci bardziej zapobiegliwi usiłują sprywatyzować, co się da, przejąć dla siebie, dla swoich ludzi, a przy okazji zatrzeć ślady różnych działań, które ewidentnie będą musiały być wyjaśniane przez prokuraturę. Przepraszam. Dlatego w tej chwili podejmują na przykład przetasowania w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I szanowni Państwo, tutaj przeczytam Wam materiał pani Katarzyny Bartman, gdzie się podziały spółki Jacka Sasina. Są wielkie przetasowania. Z rejestru Ministerstwa Aktywów Państwowych zniknęło kilkaset firm. Co się nimi stało? Minister Jacek Sasin powierzył nadzór właścicielski nad nimi czterem podmiotom. Po co dokonano tego przeniesienia? Rząd, jak podaje swoje powody, ale ekspert od spółek państwowych ma poważne wątpliwości. Gigantyczne przetasowania w aktywach należących do Skarbu Państwa. Z długiej listy spółek objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych zniknęło kilkaset przedsiębiorstw. Czyli Sasin nie chce, żeby przypisywano mu, że on tutaj miał nad nimi jakąś władzę. I zobaczcie Państwo dlaczego. Pod koniec ubiegłego roku minister Jacek Sasin przeniósł uprawnienia do wykonywania praw z akcji i udziałów z ponad 200 podmiotów do czterech instytucji. Agencji Rozwoju Przemysłu, zapamiętajcie Państwo tą Agencję Rozwoju Przemysłu, powiem Państwu, bo to jest niezwykle ważne, o jednej bardzo dużej aferze związanej z maseczkami, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Też tutaj, szanowni Państwo, widzicie aferę zbożową, Towarzystwa Finansowego Silesia i pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Czyli mamy Państwo teraz Atom, te wszystkie rzeczy związane z Lotosem i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej te spółki zostały przegrupowane według pewnego klucza. Kilkadziesiąt wybranych podmiotów, w których państwo miało pakiety mniejszościowe, trafiło do Towarzystwa Silesia. Silesia jest spółką podległą Ministerstwu Skarbu Państwa, specjalizuje się w restrukturyzacji oraz finansowaniu przedsiębiorstw. Powołano ją ponad 20 lat temu w celu uratowania katowickich hut. Potem Silesia zajmowała się przemysłem hutniczym, kolejnictwem czy nieruchomościami. Wraz z kolejnymi zadaniami płynęły do niej wielomilionowe dotacje ze środków publicznych. Ratowała m.in. LOT czy Stocznię Szczecińską. Kolejnych 116 spółek będących w likwidacji lub upadłości lub takich, w których akcjonariat państwa jest mniejszościowy, MAP przekazał do Agencji Rozwoju Przemysłu. No właśnie. Agencja ta wchodzi w skład Polskiego Funduszu Rozwoju, a ten podlega bezpośrednio premierowi. Agencja Rozwoju Przemysłu, podobnie jak Silesia, zajmuje się restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw. W ostatnich kilku latach o ARP było głośno za sprawą raportów Najwyższej Izby Kontroli. Ja Państwu jeszcze w tym materiale przeczytam ten raport. Agencja Rozwoju Przemysłu pod lupą NIK. Kontrolerzy z NIK w 2020 roku sprawdzili nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi ARP i realizowane przez nią operacje kapitałowe. Zarzucili agencji, że utworzone przez nią fundusze są mało efektywne, za to bardzo kosztowne. No i wiecie Państwo, miejsca pracy dla ludzi ze ZIEP-u, między innymi. Natomiast w styczniu tego roku NIK opublikował wyniki
kontroli 13 umów zawartych przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu Polski Szwalni. W przypadku 10 umów nie było żadnych śladów umożliwiających wskazanie, kto i kiedy na podstawie jakich kryteriów zdecydował o ich zawarciu. Agencja dostarczyła Kancelarii Premiera około 105 milionów maseczek medycznych i około 67 milionów maseczek niemedycznych za kwotę ponad 313 milionów złotych. Przypomnijmy, program Polskie Szwalnie wystartował 16 kwietnia 2020 roku. Nad akcją pierwszą sprawowała właśnie Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przekonywał, że zgłosiło się ponad 800 chętnych firm. W ciągu miesiąca miało ruszyć 200 polskich szwalni, które miały uszyć 40 milionów maseczek, a do końca czerwca 2020 roku miało być nawet 100 milionów. Program okazał się kompletnym wypałem. Chociaż polskie firmy uszyły 178 milionów maseczek, to większość z nich nie spełnia norm sanitarnych. Niektóre zaangażowane w akcję firmy, zamiast odzyskiwać zyski, utonęły w długach. Kilkadziesiąt podmiotów resort Jacka Sasina przekazał natomiast pod nadzór KOWR, a kilka spółek paliwowo-energetycznych otrzymał pełnomocnik rządu do spraw strategii infrastruktury energetycznej. Po co rząd dokonał przeniesienia praw do akcji kilkuset spółek z Ministerstwa Aktywów Państwowych do innych spółek? Częściowo odpowiedź na to pytanie znajduje się w uzasadnieniu rządowego rozporządzenia z 28 października 2022 roku dotyczącego wykazu spółek, których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów. Czytamy w nim, że w przypadku Silesii docelowo udziały i akcje tych spółek mają zostać wniesione na podwyższenie kapitału zakładowego Silesii. Robi się to między innymi po to, by spółka taka miała większe zdolności do zasiągania zobowiązań finansowych. Tyle, że jak ocenia główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, ekspert od państwowych spółek Marcin Zieliński, Silesia dzięki temu aportowi, czyli przeniesieniu praw z tych akcji i udziałów na spółkę, wiele nie zyskuje. Są to podmioty na tyle małe, często wartości ledwie kilku milionów złotych, że wniesienie ich aportem nie wpłynie istotnie na kapitał własny Silesii, który na koniec 2021 roku wyniósł 1,5 miliarda złotych, uważa ekonomista. Ekspert wskazuje również na zapis w uzasadnieniu do rozporządzenia rządu, gdzie mowa jest o zbyciu tych udziałów i akcji, ale nie wiadomo, czy chodzi o zbycie ich przez państwo na rzecz Silesii. Teraz słuchajcie państwo. Czy może o zbycie ich podmiotom prywatnym? I tu jest pies pogrzebany, jak to się mówi. Zapytaliśmy Ministerstwo Aktywów Państwowych o powód przekazania Silesii prawa z akcji do ponad 50 spółek oraz o to, do czego te uprawnienia jej posłużą. Do jakiej konkretnie sprzedaży i komu? Otrzymaliśmy krótką informację, że odpowiedź jest dla nas przygotowana. Po otrzymaniu ją opublikujemy. Jeżeli chodzi natomiast o ARP, to w opisanym wyżej rozporządzeniu rządu mowa jest o przekazaniu praw do udziałów i akcji głównie w spółkach będących w likwidacji lub upadłości. Przy czym, jak zaznaczono, aport ten nie obejmuje uprawnień majątkowych, które pozostają nadal w gestii MAP, Ministerstwa Aktywów Państwowych. W rozporządzeniu rządowym jest też mowa o powołaniu nowego Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa. Nie podano jednak żadnych szczegółów na temat zakresu uprawnień, liczby stanowisk ani budżetu, którym biuro to będzie dysponować. Informacje te uzupełnia w pewnej części komunikat prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu, przesłany money.pl, z którego wynika, że agencja sprawuje nadzór właścicielski tylko nad 81 spółkami. Stan z kwietnia, 12 kwietnia 2023 roku. Z powodu zbycia wszystkich udziałów
lub akcji w 35 spółkach lub w wyniku tego, że nastąpiło prawomocne wykreślenie tych podmiotów z rejestru przedsiębiorców KRS, części spółek z udziałem Skarbu Państwa. Będzie Państwo. Jak podkreśla biuro prasowe ARP, udziały w spółkach z udziałem Skarbu Państwa nie stanowią gwarancji w żadnych operacjach finansowych prowadzonych przez agencję. Główne działania podejmowane w ramach powierzonych obowiązków mają na celu zakończenie bytu prawnego tychże spółek poprzez ich prawomocne wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS, informuje rzecznik prasowy ARP Miłosz Marczuk. To już jest kwestia rozmycia odpowiedzialności. Zaraz Państwu zaczynamy za to. Dodaję, że działalność i zadania nowego biura zarządzania i restrukturyzacji majątku Skarbu Państwa są finansowane ze środków własnych ARP, utworzonych na kapitale rezerwowym w ramach funduszu spółek powierzonych. Jak wynika z danych rządowego rejestru spółek z udziałem Skarbu Państwa, na koniec 2022 roku państwo polskie było współwłaścicielem 412 spółek. W tej grupie są zarówno duże banki czy spółki energetyczne, jak i producenci obrabiarek, szlifierek czy sklejki, ale także masarnie, spółdzielnie ogrodnicze i hurtownie przyborów szkolnych. Profesor Marek Belka, były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie europoseł, na niedawnej konwencji gospodarczej Nowej Lewicy powiedział, że w odniesieniu do gospodarki, ale nie tylko, rząd PiS ma obsesję na punkcie kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Raczej, że tak powiem, usiąść na tym wszystkim, trzymać to wszystko, wziąć tam, zatrudnić własnych ludzi, a być może później sprywatyzować. Jedne, drugie w ogóle położyć w celu uniknięcia odpowiedzialności, a kolejne po to, żeby mieć ważne części spółek do już prywatnych, do niezbędnych do różnego, tak powiem, kooperowania ze spółkami państwowymi. Słuchajcie Państwo, również Marcin Zieliński zauważa, że rząd PiS-u zamiast wyzbywać się niszowych udziałów w takich przedsiębiorstwach jak chłodnie, hurtownie zeszytów czy spółdzielnie produkujące grabie, przez ostatnie kilka lat prowadził działania odwrotne. No, muszą mieć coś swojego prywatnego, pisiory. Jako przykład podaję ustawę z 2016 roku, przyznającą KOWR-owi prawo do pierwokupu ziemi rolnej. Rozumiecie? Kiedy ta jest sprzedawana w obrocie prywatnym. Także udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, które są właścicielami nieruchomości rolnych. KOWR korzystał z przysługującego mu prawa wielokrotnie, nabywając przykładowo 46% udziałów w gospodarstwie agroturystycznym Kuty albo drobne pakiety w licznych transakcjach, często opiewających na kwotę zaledwie kilku tysięcy złotych w prawej spółce cukrowej, obecnie Krajowa Grupa Spożywcza wlicza eksport. Jak podkreśla Zieliński, jeśli chodzi o te drobne pakiety akcji, to żaden z nich nie przekracza 1% kapitału zakładowych wymienionych spółek. A wspomniane wyżej gospodarstwo agroturystyczne nie jest żadnym prężnie rozwijającym się ośrodkiem, lecz podmiotom osiągającym przychody na poziomie kilku tysięcy złotych rocznie. KOWR za udziały w nim zapłacił 27 600 zł. Jaki jest ekonomiczny albo pozaekonomiczny sens tych transakcji? Pyta nasz rozmówca. No właśnie, Szanowni Państwo. Trzeba to będzie bardzo dokładnie sprawdzić już po tym, kiedy PiS straci władzę. I niewątpliwie tutaj, Szanowni Państwo, również bardzo ważną rolę odgrywa to, że oni już porobili mnóstwo różnych szwindli i chcą to poukrywać. I chcą rozmydlić odpowiedzialność. Posłuchajcie Państwo, to właśnie tutaj jest raport dotyczący Agencji Rozwoju Przemysłu. I tutaj słuchacie Państwo tak. TVN Biznes,
Stefan24 Biznes, nie wyprodukowano ani jednej maseczki. Nikt o porażce rządowego programu. Agencja się tłumaczy. Fiaskiem zakończył się realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu projekt Stalowa Wola, w ramach którego mimo zakupu 9 linii produkcyjnych, poza produktami testowymi, nie wyprodukowano ani jednej maseczki. Napisała w opublikowanym we wtorek raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Wątpliwości w sprawie rządowego programu Polski Szwalnie dotyczą także rzetelności nadzoru nad maseczkami zamówionymi od innych firm. Do zarzutów Najwyższej Izby Kontroli ustosunkowała się już Agencja Rozwoju Przemysłu. Projekt Polskie Szwalnie przyczynił się do ochrony zdrowia i życia wielu ludzi. Widzicie Państwo? Wielki wał kolejny. Rządowy projekt Polskie Szwalnie opisywali wcześniej, w 2021 roku, reporterzy superwizjera TVN. Zainicjowany został przez Ministerstwo Rozwoju, a patronat nad nim objął prezydent Andrzej Duda. Do realizacji programu wyznaczono Agencję Rozwoju Przemysłu, która miała zapewnić produkcję polskich maseczek ochronnych. Program kosztował ponad ćwierć miliarda złotych i zakładał 3 filary. Produkcję własną w zakładzie w Stalowej Woli, współpracę z polskimi szwalniami oraz kontrakty z firmami zewnętrznymi na maszynową produkcję maseczek. Tymczasem według ustaleń dziennikarzy za kwoty znacznie wyższe niż ceny rynkowe w ramach programu wytworzono miliony sztuk maseczek, które nie nadawały się do użytku, a zakład w Stalowej Woli nic nie produkował. I właśnie tutaj mamy nagle te znikające spółki, tą restrukturyzację, rozmydlanie odpowiedzialności. Słuchajcie Państwo dalej. Program Polskiej Szwalni wzięła także pod lupę Najwyższa Izba Kontroli. Z opublikowanego we wtorek raportu wynika, że można mówić o porażce programu. Kontrolerzy wskazali, że na 13 umów zawartych z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach programu Polskie Szwalnie w przypadku 10 nie było jakichkolwiek śladów umożliwiających wskazanie kto i kiedy na podstawie jakich kryteriów zdecydował o ich zawarciu. W ramach programu ARP dostarczyła Kancelarii Premiera około 105 milionów maseczek medycznych i około 67 milionów maseczek niemedycznych za kwotę ponad 313 milionów złotych. Poważne wątpliwości NIK wzbudza jednak rzetelność nadzoru nad ich jakością. Zupełnym fiaskiem zakończył się realizowany także przez agencję projekt Stalowa Wola, w ramach którego mimo zakupu 9 linii produkcyjnych poza produktami testowymi nie wyprodukowano ani jednej maseczki, napisano w wynikach kontroli. Zaraz sobie Państwo trzeba zobaczyć, tylko co się stało z tymi kompletnymi liniami produkcyjnymi i w związku z tym, że część spółek została wykreślona, część spółek upadła, co się stało z tym majątkiem tych spółek i z tymi liniami produkcyjnymi, między innymi. Według NIK ARP nie potrafiła ponadto wskazać, w ilu szwalniach rzeczywiście uszyto dostarczone jej maseczki. Mimo zagwarantowania sobie w umowach takiego prawa, agencja nie sprawdziła też, czy wszystkie zostały wyprodukowane w Polsce. Tym samym trudno odpowiedzieć na pytanie, czy jedno z pierwotnych założeń programu zostało zrealizowane, napisane. Kontrola NIK wykazała, że sposób wyboru ofert, które agencja otrzymała od resortu rozwoju, lub bezpośrednio, był niejasny i nieprzejrzysty. W dokumentacji nie było potwierdzenia, że doszło do analizy ofert. Brakowało także informacji, które pozwoliłyby na ustalenie, kto i kiedy decydował o zawarciu umów i jakie kryteria były brane pod uwagę. W sumie w latach 2020-2021 Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła ponad 178 milionów maseczek ochronnych jednorazowego użytku, z czego 105 milionów maseczek medycznych i ponad 73 miliony maseczek niemedycznych. Do Kancelarii Premiera dostarczyło około 105 milionów maseczek medycznych i około 67 milionów maseczek niemedycznych za ponad 313 milionów złotych. 78% maksymalnej kwoty wynikającej z umowy, stwierdza NIK. Jednocześnie Izba wskazuje, że umowy między ARP i dostawcami maseczek nie pozwalały na ustalenie ogólnej wartości zamówienia. Dlatego, że łączna kwota wynagrodzenia przypadającego
poszczególnym dostawcom została określona przez agencję tylko w 10 z 12 zrealizowanych umów. Czyli co, no, część umów, nie wiemy, jakie tam pieniądze wchodziły w ogóle w rachubę. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że jej wątpliwości wzbudził także poziom nadzoru nad jakością maseczek. To jest niezwykle ważne. Agencja wynajęła firmę logistyczną do przeprowadzenia kontroli, ale ta ograniczyła się tylko do sprawdzenia rozmiaru i kształtu maseczek oraz mocowania przytwierdzonych do nich gumek lub tasiemek. NIK wskazał, że nie sprawdzono, czy maseczki spełniają kryteria, które określono w umowach, na przykład możliwości prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza w przypadku maseczek wytartego użytku. Trzeba dodać, że w umowach bardzo ogólnie określono warunki, jakie powinny spełniać maseczki niemedyczne. Odwoływano się w tej kwestii do wytycznych konsultanta krajowego lub chorób zakaźnych, które dotyczyły m.in. gramatury tkanin i ich możliwości prania, a także certyfikatów, jakie powinny posiadać. Wytyczne obejmowały również rozmiar, wiązanie i dopasowanie maseczek, jak podaje Izba. NIK zwrócił uwagę także na poważne różnice w cenach zapisanych w umowach na wyprodukowanie maseczek. Rozbieżności między nimi potrafiły wynosić od 40% maseczki medyczne do prawie 150% maseczki niemedyczne. Cena była uzależniona m.in. od tego, czy maseczki były szyte z materiału własnego producentów, czy powierzonego im przez agencję. Wbrew zapisom w umowach z dwoma dostawcami, którzy przekazali w sumie niemal 34% maseczek niemedycznych, agencja rozliczała się na podstawie zbiorczych faktur. Nie domagała się natomiast faktur wystawianych dostawcom przez podwykonawców, a także faktur, na podstawie których podwykonawcy otrzymali pieniądze od dostawców. Kontrola pokazała, że nie zostały zawarte aneksy do umów, które uzasadniałyby takie praktyki. Z kolei od jednego z dostawców ARP dostała maseczki niemedyczne zamiast maseczek medycznych. Zdaniem agencji to oczywista pomyłka pisarska, o której dowiedziała się w wyniku prowadzonej przez NIK kontroli. Szanowni Państwo, pomyłka pisarska, która zmienia radykalnie cenę dostarczonego towaru, bo maseczka niemedyczna, jak wiecie Państwo, spełnia zupełnie inne wymogi niż maseczka medyczna. Rozumiecie Państwo? Pomyłka pisarska. Ile milionów złotych, zapytamy się, ta pomyłka kosztowała nas wszystkich? Jednak Izba jest innego zdania, ponieważ rodzaj dostarczanych maseczek był podstawowym elementem umowy. Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach rzetelnego nadzoru powinna była zweryfikować dokumenty rozliczeniowe od kontrahenta albo wprowadzać zmiany do umowy w formie aneksu lub egzekwować dostawę produktów zgodnych z umową. Kontrola NIK pokazała także, że ARP opłaciła 24 faktury przedstawione przez podwykonawców jednego ze swoich kontrahentów bez wcześniejszej rzetelnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej i wyjaśnienia, dlaczego faktury zostały wystawione na rzecz firmy nie będącej kontrahentem ARP. W ocenie NIK wskazuje to na nierzetelne prowadzenie dokumentacji i traktowanie zasad jej prowadzenia jako uciążliwej biurokracji. No tak, no to jeszcze ktoś się dowie, kto produkował, z jakiego materiału, dlaczego tak tanio wszystko wyszło. NIK ocenia ponadto, że Agencja Rozwoju Przemysłu nie zabezpieczyła należycie swoich interesów. Również w umowie zawartej z firmą, która świadczyła usługi logistyczne, czyli czy to sprawdzali jeszcze, dotyczące między innymi magazynowania i pakowania maseczek. W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, Agencja Rozwoju Przemysłu realizowała także przedsięwzięcie pod nazwą Stalowa Wola. Jego celem było uniezależnienie się od zagranicznych dostawców produktów ochrony osobistej i zapewnienie w przyszłości odpowiedniej zdolności produkcyjnych państwa w tym zakresie. W związku z tym Agencja Rozwoju Przemysłu kupiła 9 nowoczesnych i w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych gotowych do produkcji różnego rodzaju maseczek ochronnych.
Kontrolerzy NIK potwierdzili to, że w styczniu 2022 roku podczas oględzin należącej do agencji hali produkcyjnej w Stalowej Woli. Jednak w pierwszym kwartale 2022 roku ARP rozpoczęła przenoszenie linii technologicznych do Radomia, co zdaniem agencji miało uzasadnienie finansowe. W opinii ARP produkcja wyrobu medycznego w hali w Stalowej Woli wiązałaby się bowiem z koniecznością przeprowadzenia tam kosztownych prac remontowych, natomiast hala w Radomiu była w trakcie modernizacji i można ją było stosować do takiej produkcji. Dlaczego od początku tego nie zrobiono? Mimo że agencja poniosła znaczne koszty w związku z realizacją projektu Stalowa Wola, produkcja maseczek nie została uruchomiona i zakończyła się na etapie testowym. Odpowiedź z ARP. ARP poinformowała, że we wtorkowym oświadczeniu, że zapoznała się z opublikowanym raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym realizacji programu Polskie Szwalnie, w którym przedstawiono wnioski dotyczące jej roli w realizacji zadań powiązanych z wyżywionym programem. Agencja Rozwoju Przemysłu SA od początku swojego istnienia działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, realizując zadania o strategicznym znaczeniu. Jako spółka należąca do Skarbu Państwa, ARP SA w ramach swoich kompetencji podejmowała i nadal będzie podejmować działania na rzecz szeroko rozumianego interesu publicznego. Tak było również w przypadku realizacji projektu Polskie Szwalnie. Wszystkie pieniądze wydane przez ARP SA w programie Polskie Szwalnie służyły ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz wsparciu polskich przedsiębiorców i pracowników z branży tekstylno-odzieżowej. Cel ten udało się zrealizować. Natomiast wnioski i zlecenia NIK wdrażamy na bieżąco. Ale widzicie Państwo, słowa na to nie ma, że przekrzenili pieniądze, na co poszły te pieniądze. I teraz w związku z tą restrukturyzacją Sasin pogubił spółki i te spółki jeszcze rozdrobił. Między innymi z tego powodu. Jak dodano, będą one również ważnymi wskazówkami na przyszłe sytuacje kryzysowe. Już długo nie porządzicie, już nie, już wystarczy. Podczas długotrwałej kontroli ARP SA zgłosiła liczne zastrzeżenia do ocen formułowanych przez NIK. No nikt nie dobry. Wyrażamy zadowolenie, iż w raporcie uwzględniono szereg argumentów przedstawionych przez ARP SA, jednocześnie stanowczo nie zgadzamy się z krytyką NIK, która nie uwzględnia szczegółowego kontekstu, w jakim powstawał program Polskie Szwalnie. Jakiego? Rozumiecie Państwo? Ble. ARP w swoim oświadczeniu podkreśla, że w marcu 2020 roku Polska, tak jak wszystkie inne kraje, znalazła się w bezprecedensowej sytuacji wywołanej przez pandemię COVID. No wojna była, oni musieli kupować, tak jak respiratory. Musieli robić, wydawać, Emilewicz, ze śmigłowców, pieniądze zrzucać. Brak skutecznych narzędzi do walki z wirusem sprawił, że jedynym sposobem na zatrzymanie rozprzestrzenienia się epidemii było stosowanie środków ochrony osobistej, zwłaszcza osłon twarzy. Z dnia na dzień maseczki stały się towarem deficytowym, a ich cena dramatycznie wzrosła, wskazała ARP. Podkreśla, że nie można było ich wyprodukować w dostatecznej ilości na polskim rynku, a także importować z zagranicy. Polskie Szwalnie był odpowiedzią na sytuację kryzysową na rynku produktów ochrony osobistej. Jego celem było produkowanie 100 milionów maseczek. Cel został zrealizowany z nawiązką. No to przeczytaliśmy. ARP SA dostarczyła ponad 170 milionów maseczek różnego typu, wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Maseczki trafiły nie tylko do obywateli, ale także do szpitali, oświadczyła agencja. Jak wskazała ARP, realizacja projektu Polskie Szwalnie przyczyniła się do ochrony zdrowia i życia wielu ludzi. Jednocześnie była istotnym wsparciem dla polskich firm, które w wielu wypadkach pozbawione zamówień. Oj, to jest bardzo ważne, szanowni państwo. Skazane były na upadłość. Do jakich firm i komu tutaj tak się starano pomóc, kto na tym zrobił biznes, to wszystko będziemy musieli sprawdzić. Na pewno dowiecie się państwo prawdy i wydrzemy im tą ukradzioną kasę. Z gardła wymieniłem. Wszystkie środki przeznaczone przez ARP SA na program Polskie Szwalnie służyły ratowaniu zdrowia i życia podkreślono.
Tutaj dalej jest mowa o tych liniach produkcyjnych, dalej się tłumaczą, wskazano na co to wszystko. ARP przekazała, że agencja między innymi zakupiła 9 specjalistycznych linii produkcyjnych do zakładu Stalowej Woli. Zmiana sytuacji pandemicznej i stabilizacja rynku sprawiły, że rozpoczęcie produkcji kolejnych partii maseczek nie było konieczne. Linie produkcyjne pozostają jednak zabezpieczone, zakonserwowane i gotowe do rozpoczęcia pracy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ARP SA będzie gotowa po raz kolejny dostarczać środki ochrony osobistej. No, bardzo byście chcieli. Także widzicie Państwo, gubią się spółki. Sasin rzuca z siebie odpowiedzialność, czyli te kilkaset spółek rozdrabnia i przesuwa do różnych podmiotów. I wszystkim się wydaje, że upchną sobie te małe biznesiki, a przy okazji zrzucą z siebie odpowiedzialność za tą po prostu olbrzymią grabież pieniędzy podczas epidemii COVID-19. Ale szanowni Państwo, to wszystko będzie rozliczone, naprawdę. Nie można pozwolić im skorzystać z tych pieniędzy i oni nie skorzystają z tych pieniędzy. A to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Szanowni Państwo, chciałem Państwu polecić historię bez cenzury. Szanowni Państwo, redaktorem naczelnym jest pan Aleksander Piński. To jest bardzo ciekawy materiał, Zaginiony papież muzułmanów. Od prawie 100 lat wyznawcy islamu nie mogą ustalić, kto jest następcą Mahometa. Zachodni koncept rozdziału religii i władzy państwowej jest dla muzułmanina bluźnierstwem. Pierwszym i drugim kalifem byli teściowie Mahometa. Al-Mahdi założył nową dynastię Fatymidów, wywodzących swój ród od Fatimy, córki Mahometa. Kalif al-Mutaslim został zawinięty w dywan przez Mongołów i tratowany koni. W 1517 roku ostatni z abyssyńskich muzułmańskich papieży, Al-Mutkawilki III, złożył urząd. Konferencje dotyczące odtworzenia kalifatu odbyły się w Indonezji w 1924 roku, w Kairze w 1926 roku i w Jerozolimie w 1931 roku. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy materiał. Polecam Państwu. Polecam Państwu również naszą książkę Kamiński. Dowiecie się Państwo, dlaczego Kamiński nie odpowiada na to, że został zarejestrowany w sieci operacyjnej Służby Bezpieczeństwa jako agent pod pseudonimem Marek. Kamiński, dowiecie się Państwo, dlaczego Kamiński nie został przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa, do którego aspirował. Dowiecie się Państwo o tym, że Kamiński skłamał w ankiecie osobowej. Dowiecie się tutaj również między innymi, co się działo z funduszem operacyjnym CBA, o którego kradzież próbowano mnie oskarżyć i wielu, wielu innych rzeczy. Polecam Państwu serdecznie naszą książkę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.